Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na kolejnym filmie z serii Karta Dnia. Za chwilę wybierzemy sobie jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia bieżącego roku. Zobaczymy, jaka energetyka będzie Was wspierać. Ale zanim przejdziemy do rozkładu, przypominam o konkursie. Te osoby, które są zainteresowane wygraniem darmowego czytania do moich kart, jest do rozlosowania aż 20 takich czytań. Zapraszam na mój kanał w zakładkę wideo. Odsłuchajcie sobie film zatytułowany Konkurs Wygraj darmowe czytanie. Zapoznajcie się z treścią, podążajcie za wskazówkami. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do zabawy. Przypominam, ponieważ rozwiązanie konkursu jest 9 sierpnia w najbliższą niedzielę, więc jest jeszcze czas, żebyście mogli wziąć udział w zabawie, dlatego zapraszam serdecznie. No dobrze, kochani, to możemy przejść do czytania. Tak jak już mówiłam, karty są potasowane, przygotowane i teraz poprzez przełożenie wybiorę dla Was jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia. Król Mieczy. Król Mieczy, kochani, jakaś ważna decyzja. Sprawy urzędowe. Sprawy sądowe, rozwodowe, separacyjne. Być może jakaś porada prawna. Być może jakieś pismo urzędowe, które no, dostaniecie, albo trzeba będzie napisać, wytłumaczyć się z czegoś. Król Mieczy mówi o ważnej decyzji, o czasami związku z rozsądku, o jakichś poranieniach, pokaleczeniach w związku. Może mówić o rozwodniku, wdowcu, wdowej, tak? O osobie, która no, przeszła wiele w życiu i teraz no, boi się zaufać, jest ostrożna, głęboko się zastanowi, zanim podejmie jakąś właśnie ważną decyzję. Osoba na pewno bardzo inteligentna, może być surowa, ale sprawiedliwa, dlatego w większości przedstawia właśnie przedstawiciela prawa, urzędnika, administrację, nauczyciela, lekarza, chirurga. No ktoś, kto naprawdę ma ogromną wiedzę, doświadczenie i szacunek, tytuły, doskonałe wykształcenie. Osoba pewna siebie, bystra, ale z takim dystansem do ludzi. Tak jak mówię, być może jakieś tam niemiłe doświadczenia no, zrobiły jakąś rysę na tym zaufaniu i teraz ten król jest ostrożny. Król Mieczy, kochani, jest to mężczyzna bądź kobieta, trygon powietrza, bliźnięta, waga wodni, ktoś starszy, może reprezentować partnera, może męża, może właśnie osobę, która udzieli Wam porady, ale to też są Wasze głębokie jakieś przemyślenia, tak? Ważna decyzja do podjęcia. No ogólnie taki dzień bardzo intelektualny. Musicie uważać, musicie, jeżeli musicie podjąć jakąś ważną decyzję, to naprawdę wszystko przeczytajcie dokładnie, przemyślcie. To może być wizyta u notariusza też, jakaś sprawa sądowa. Ja tak gadam, a może dobiorę. Cztery kielichy. Cztery kielichy, być może też oferta pracy, kochani, ale Wy tego nie dostrzegacie albo nie jesteście zainteresowani, bo oczywiście Król Mieczy może być to pracodawca, który zaprasza Was na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast w związkach ciche dni, że tak powiem, jakiś kryzys, być może baran czeka na przeprosiny, bo poczuł się zraniony, poczuł się w jakiś sposób urażony, znieważony być może i odcina się, tak? No ten Król Mieczy czasami właśnie poprzez jakieś wnioski decyduje się odejść, zakończyć związek. Jeżeli macie wizytę u jakiegoś chirurga, u jakiegoś specjalisty, nie odkładajcie tego na inny moment. Mimo, że może na razie nie jesteście, że tak powiem, zdecydowani, być może boicie się, obawiacie, więc tutaj no jednak niech ktoś Wam udzieli tej konsultacji i nie przekładać jakichś zabiegów, jakichś właśnie takich
wizyt, które mają być może ocenić Wasz stan zdrowia. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, że król mieczy ma ogromną wiedzę, więc wykorzystajcie to, barany. Razem z tym Waszym ognistym temperamentem, sprytem i odwagą, no, możecie w tym dniu naprawdę wiele osiągnąć, wiele zyskać. No i mówię, te osoby, które faktycznie szukają pracy, być może idźcie na tą rozmowę, tak? Bo może być złożona jakaś propozycja, której się w ogóle nie spodziewacie. Natomiast w pracy może być, że tak powiem, no, taki męczący dzień pod względem właśnie intelektualnym, że trzeba dużo jakiejś papierkowej roboty, dużo spraw pozałatwiać, które wymagają logicznego myślenia i nie można popełnić błędu. Trzeba mieć po prostu głębokie przekonanie, że to, co robicie i decyzje, jakie podejmujecie, są słuszne i prawdziwe i takie, jak powinny być. No dobrze, kochani, życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam serdecznie, przypominam o konkursie i widzimy się jutro na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu z serii Karta Dnia. Karty mam już przygotowane, potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu i wybierzemy dla Was jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia. Ale zanim zrobię rozkład, przypominam Wam, kochani, o konkursie. Do rozlosowania jest 20 darmowych czytań z pytaniami do moich kart. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli akurat teraz potrzebujecie jakiejś porady, chcielibyście skorzystać i wziąć udział w tej zabawie, zapraszam Was do zakładki na moim kanale wideo. Tam odnajdźcie sobie film Konkurs Wygraj Darmowe Czytanie. Zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. Jeżeli uznacie, że chcecie wziąć udział w zabawie, zapraszam serdecznie. Rozstrzygnięcie konkursu jest w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze chwilę, żeby podjąć decyzję, czy zależy Wam na tym czytaniu, czy nie. Ale serdecznie zapraszam. A teraz przejdziemy do rozkładu. Tak jak mówiłam, karty są już potasowane. I poprzez przełożenie wybieram dla Was jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia dla naszych byczków. I karta dla byczka to pustelnik. Pustelnik. Karta zodiakalnej panny, więc jeżeli macie gdzieś tam w otoczeniu zodiakalną pannę, to zadzwońcie, napiszcie. Być może trzeba odwiedzić, pojechać, zrobić jakieś zakupy, zwłaszcza jeżeli to są dziadkowie, rodzice, bo ta osoba może czuć się bardzo samotna i może czuć, może potrzebować Waszego wsparcia, tak? Więc tutaj no, zainteresujcie się, kochani. I teraz tak, pustelnik. No, niektóre byczki poczują się osamotnione, ewentualnie zapragną tej samotności i gdzieś tak się odizolują od towarzystwa, od różnych spotkań. Będą chciały posiedzieć sobie w domku albo gdzieś na własnej działeczce, w cichym kątku, żeby sobie poczytać, porozmyślać, odpocząć od tego zgiełku i być może przeanalizować jakąś sprawę, pomyśleć nad jakąś przyszłością, czy to zawodową, czy to ogólnie w związku, w rodzinie, w życiu. Co jeszcze? Karta pustelnika mówi o ostrożności, więc niektóre osoby w tym dniu będą bardzo ostrożne i naprawdę zanim poczynią jakieś kroki, zrealizują jakieś zamiary, głęboko się zastanowią, czy to jest dobre i jedyne wyjście z tej sytuacji. Pustelnik to ogromna wiedza, doświadczenie, więc te osoby, które szukają pracy, na pewno pracodawca doceni Wasze umiejętności, Wasze wykształcenie, Wasze dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie być może zawodowe. Macie szansę znaleźć pracę nawet do emerytury, czyli na pewno na długi okres czasu, tak? Natomiast te osoby, które mają pracę, w tym dniu możecie, kochani, troszeczkę dłużej posiedzieć. Nie wiem, czy jakieś nadgodziny, czy jakaś dodatkowa robota, jakieś dodatkowe obowiązki, ale no, te, co myślały, że szybciej urwą się z pracy, niestety będziecie musieli troszeczkę dłużej posiedzieć. Co jeszcze? Pustelnik. Pustelnik, jeżeli chce zrealizować jakieś plany, to trzyma je w sekrecie. Nie chwali się na lewo i prawo, tylko sam gdzieś tam analizuje sobie wszystkie za i przeciw. I jak już utwierdzi się w przekonaniu, że to jest dobry pomysł,
to idzie go realizować. W związkach. W związkach niektóre byki mogą się czuć osamotnione, być może przez to, że dużo pracujecie, gdzieś tam się oddalacie od siebie. Może być to też samotność we dwoje, więc potrzeba czasami takiej bliskości. Być może niektóre właśnie z Was będą się zastanawiać, co zrobić, żeby poprawić tą relację i bardziej się zbliżyć emocjonalnie do partnera. Natomiast samotne byki mają okazję poznać zodiakalną pannę. Może być to partner starszy od Was bądź partnerka, ale niekoniecznie. Na pewno ktoś, kto miał już takie spore doświadczenia życiowe, więc to może być osoba też no, po jakichś takich przejściach, albo po nieudanym związku, albo po prostu wdowiec, rozwodnik, bądź osoba, która no, zakończyła jakąś swoją byłą relację, wycofała się z niej. No i tyle myślę, że o pustelniku. Na pewno, jeżeli macie podejmować jakieś ważne decyzje, wykorzystajcie swoją wiedzę, swoje umiejętności. Ktoś może Was też poprosić o radę, zapytać Was o coś, albo poprosić o pomoc w dokonaniu wyboru. No i mówię, nie zapominajcie o starszych ludziach, tak? O rodzicach, o dziadkach, o wujostwie. Bo ktoś z otoczenia może potrzebować Waszej pomocy i miło by było, żebyście zadzwonili, zapytali się, co tam o nich słychać, czy niczego nie potrzebują, tak? Są to osoby starsze, które odczuwają jak najbardziej samotność. Niektóre lubią tą samotność, stają się właśnie takimi pustelnikami, samotnikami, gdzie tylko ich przestrzeń, ich azyl u siebie w domu czują się najlepiej. Ale uwierzcie mi, że samotność to jest coś okropnego, więc wiele z osób może naprawdę potrzebować tego kontaktu, więc zwróćcie, kochani, na to uwagę, bo panna bądź, no niekoniecznie panna, ale ktoś z otoczenia pragnie tego kontaktu, więc zainteresujcie się, co tam u rodziców, co tam u dziadków, co tam u jakichś starszych osób w Waszym otoczeniu. I tyle, kochani. Ogólnie bardzo fajna karta. Karta takiego wyciszenia, spokoju, ale też praca na pewno będzie. I to świetna praca. Niektóre byki mogą też spodziewać się awansu, ponieważ zostanie doceniony Wasz wysiłek, wkład zawodowy w pracę, Wasze umiejętności, doświadczenie i mogą być właśnie jakieś awanse na wyższe, odpowiedzialne stanowiska. To by było na tyle, kochani. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I pamiętajcie o konkursie. Wszystkiego dobrego. Widzimy się jutro na kolejnej karcie dnia. Pozdrawiam. Witajcie, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu z serii Karta Dnia. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik. Wybierzemy jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia. Zobaczymy, jaka energetyka będzie Was wspierać. Ale zanim zrobię rozkład, przypominam, że jest konkurs. Można wygrać na moim kanale darmowe czytanie, do rozlosowania 20 czytań, więc zachęcam do udziału w konkursie. Jeżeli jesteście zainteresowani, wejdźcie na mój kanał w zakładkę wideo, tam odnajdziecie film konkurs Wygraj darmowe czytanie, zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami i jeżeli macie ochotę, zapraszam do zabawy. Rozwiązanie konkursu w najbliższą niedzielę 9 sierpnia, więc jest jeszcze troszeczkę czasu, żeby się zastanowić, czy wziąć udział w konkursie, czy nie, ale serdecznie zapraszam. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz przechodzimy do rozkładu. Karty potasowane, przygotowane, żeby nie zabierać czasu i już poprzez przełożenie wybieram dla Was jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia dla naszych bliźniąt. Zobaczymy, jaka energetyka dzisiaj Was wspiera. 5 denarów, kochani. 5 denarów. No nieciekawie. 5 denarów, karta na braku gotówki, tak? Właśnie. 10 denarów. Przy tym, czyli jakieś finanse rodzinne, budżet domowy, kochani. No, jeżeli oczekiwaliście na wypłatę, ta wypłata może się spóźnić. Jeżeli liczyliście na jakiś spadek, pożyczkę od rodziców, od rodziny, no to niestety chyba nie będą mieli z czego Wam pożyczyć. Natomiast może być też taka sytuacja, że ktoś z rodziny zwróci się z prośbą o pomoc, żeby go wesprzeć, bo no, zaplecze finansowe się kurczy, być może jakieś ostatnie oszczędności już się rozeszły, a z czegoś trzeba żyć, zwłaszcza u osób, które być może mają teraz problemy z pracą.
No, piątka denarów. Uważajcie na różne jakieś. Najlepiej w tym dniu nie inwestujecie pieniędzy. To od razu przestrzegam, bo będziecie stratni. Uważajcie na złodziei, na kieszonkowców, żeby gdzieś tam nie zagubić dokumentów, portfela. Oczywiście zdejmujemy nogę z gazu i ograniczamy prędkość, żeby gdzieś tam nas jakiś policjant czy fotoradar nie skasował na ładną sumkę, mandacik, tak? Co jeszcze? Uważajcie na te maseczki, bo teraz tak mi przyszło do głowy, że naprawdę mogą łazić po sklepach czy gdzieś i wlepiać mandaty, a piątka denarów to jest karta choroby, więc żeby, kurczę, do któregoś z Was się nie przyczepili i nie wlepili Wam tego mandatu. Oczywiście nie musicie tego przyjmować i być może nie będziecie musieli nawet płacić, ale no kto wie, jak to będzie. Widzicie, co się dzieje i raz maseczki powinniśmy nosić, raz nie, więc no, nie będę już rozwijać tego tematu. Mam na ten temat swoje zdanie i nie będę się tutaj z Wami nim dzielić. Ale uważajcie, uważajcie no, na jakieś takie głupie po prostu straty pieniędzy, tak, przez właśnie jakiś przypadek, więc już lepiej dostosować się do tych wymogów. Co jeszcze, kochani? No, jeżeli liczyliście na jakąś pożyczkę, czy to z banku, czy to też na zakup nieruchomości, tak, no niestety być może to nie jest jeszcze ten czas, albo będzie Wam brakowało na ten wkład własny, albo bank no, stwierdzi, że na razie Wasza zdolność kredytowa no, nie jest taka, jaka jest wymagana przy tej kwocie, o którą chcecie się ubiegać. Piątka denarów, tak jak mówiłam, karta choroby, więc uważajcie, żeby ktoś z rodziny się nie rozchorował, bo mamy tu dziesiątkę denarów, czyli ta rodzina, tak? Osoby z Wami spokrewnione, zwłaszcza uważajcie na dzieciaszki swoje, jeżeli macie, żeby się nie przeziębiać. No zobaczcie, wczoraj było pochmurno, padał deszcz, szaruga, jak na jesieni, a dzisiaj piękne słońce, czyste niebo. Ja też skorzystałam i troszkę się na balkonie poopalałam. Ale no mówię, te takie wahania temperatur no, mogą się odbić później na naszym zdrowiu, więc uważajcie na siebie, zwłaszcza jeżeli jesteście na urlopie, korzystacie na bieżąco ze słoneczka, z kąpieli w morzu czy gdzieś w jeziorze, no to przypilnujcie, tak, żeby tam nic takiego no, niebezpiecznego się nie wydarzyło. I tyle, kochani. Bardziej jednak wydaje mi się, że ktoś z rodziny będzie potrzebował wsparcia finansowego. Przyjdzie Was poprosić o pożyczkę albo no, jakąś zapomogę, więc no, poratujcie, ile macie. No, trzeba się dzielić, kochani. Trzeba się dzielić. No, nawet jakby trzeba było tylko kromką chleba, to jest to piękny gest, bardzo szlachetny. No, nie możemy zostawić nikogo w potrzebie, tak? Więc tutaj no, starajcie się pomóc komuś, jeżeli faktycznie, no, czy to rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo, wesprzyjmy, wspierajmy się nawzajem, bo mamy siebie nawzajem, tak? Nie bałabym się tak tej karty, no być może to jest, no przestrzegam tylko, jedynie, jeżeli gdzieś tam macie jechać w podróż czy coś, to noga z gazu, żeby gdzieś tam Was jakiś fotoradar nie trzasnął i nie inwestować w tym dniu, tak? Jeżeli macie gdzieś tam zrobić jakieś zakupy, zamówić towar, to nie jest to dobry moment, bo albo nie przyjdzie na czas, albo będą jakieś opóźnienia właśnie, czegoś Wam nie dowiozą, albo będą jakieś wygórowane ceny, więc też zwróćcie na to uwagę. No te osoby, które nie mają pracy, no niestety, na razie w tym dniu nie uda się nic załatwić, natomiast ci, co mają pracę, i czekają na jakąś wypłatę, to też na razie na coś będzie się opóźniało, tak? Więc tutaj w tym dniu nie liczcie w ogóle na gotówkę. W związkach poczucie samotności, ale ktoś może właśnie czuć się samotny. Nie tyle co bliźnięta, ale ktoś właśnie z rodziny, czy to dzieci, czy to partner, mąż, żona. Poprzytulajcie się, powspierajcie, porozmawiajcie. Miło spędźcie czas, bo no może być takie odczuwanie właśnie braku, może dzieci, rodziców, może właśnie którejś z Was partnera, zwłaszcza jeżeli partner bardzo dużo pracuje, tak, gdzieś być może często wyjeżdża za pracą, więc zadbajcie o rodzinę, o to, żebyście nie czuli się w tym domu samotnie, tak, żeby było poczucie wsparcia, zwłaszcza emocjonalnego i pamiętajcie, że w rodzinie siła, trzeba się wspierać. Trzeba mieć wyrozumiałość, a wszystko dobrze się ułoży.
No dobrze, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się już wyczerpałam tematycznie. Jeżeli nie, to przepraszam. No akurat na razie nic mi już nie przychodzi do głowy. Przypominam Wam jeszcze raz o konkursie. Zachęcam oczywiście te osoby, które chciałyby zadać jakieś pytanie moim kartom. I cóż, życzę Wam miłego, sympatycznego dnia. Widzimy się jutro na czytaniu na piątek. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na kolejnym czytaniu z serii Karta Dnia. Za chwilę wylosujemy sobie jedną kartę z energetyką na czwartek, 6 sierpnia, ale zanim przejdę do rozkładu, przypomnę Wam kochani o konkursie. Zapraszam do zakładki wideo na moim kanale, w której znajdziecie film zatytułowany Konkurs Wygraj Darmowe Czytanie. Zapoznajcie się z treścią, podążajcie za wskazówkami i jeżeli uważacie, że chcecie wziąć udział w zabawie, zapraszam serdecznie do udziału w konkursie, do rozlosowania 20 darmowych pytań do moich kart. Warto, zapraszam w niedzielę, 9 sierpnia, wyniki konkursu, więc macie jeszcze czas, żeby zastanowić się nad pytaniem. No i oczywiście zapraszam do udziału w zabawie. No dobrze, kochani, a teraz przechodzimy do rozkładu. Karty są już potasowane, przygotowane i już wybieram jedną kartę z przełożenia dla naszego raczka na czwartek, 6 sierpnia. Jaka to karta dla naszego raczka? Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy, karta pewności siebie, karta różnych spraw urzędowych, nowych wiadomości, które być może do Was dojdą, jakiś list polecony, karta wyjazdu, podróży, ale też niecierpliwości. Ja tę kartę widzę jako, ojej, ja już chcę coś załatwiać, ja już chcę to zrobić, ja już mam tyle pomysłów i już mnie rączki świerzbią, żeby coś robić, tak? I ten rycerz jest taki niecierpliwy, on leci, nie patrzy, czasami zacznie coś robić, zanim się głęboko zastanowi, ale w większości jest bardzo pewny siebie, pewny zamiarów i kroków, jakie chce w danym momencie zrealizować. Rycerz Mieczy, wodnik, waga bądź bliźniak, około 35 lat, może młodszy, może troszkę starszy. Więc albo tutaj będziecie mieli w tym dniu spotkanie z takim mężczyzną, który może reprezentować jakiegoś urzędnika, prawnika, policjanta, strażnika miejskiego. Raczej nie wdawajcie się w ostrą dyskusję z tym mężczyzną, bo nie przegadacie go. Zaraz się zirytuje, dojdzie do jakiejś sprzeczki, awantury. No i może być nieprzyjemnie, więc unikajcie tego, tak? Natomiast wydaje mi się, że to będą bardzo dobre wiadomości jakieś, które możecie dostać, czy to mailowo, czy to SMS-owo, czy to listownie, czy jakiś telefon, ponieważ mamy przy tym rycerza pucharów, a rycerz pucharów zawsze zwiastuje dobre wiadomości. No i oczywiście też nadchodzącą miłość. W związkach, kochani, no, mogą być jakieś takie przepychanki słowne, przekomarzania. Może dojść do lekkiej awanturki, ale tak jak szybko się pokłóciliście, tak szybko Wam przejdzie. Może być też jakiś pomysł, jak spędzić miło ten dzień. Może sobie gdzieś wyjedziecie, może planujecie podróż, może jeszcze urlop, są jeszcze wakacje, dopiero jesteśmy na półmetku, więc można właśnie pomyśleć o tym, jak spędzić miło czas z partnerem, z rodziną. Osoby samotne mają szansę poznać wodnika bądź skorpiona, natomiast osoby, które są w związkach, tak jak mówię, no, może będą chciały zrealizować jakiś pomysł i przekonać partnera do tego, że jednak jedziecie nad morze, a nie w góry. Dałam taki przykład, oczywiście może być odwrotnie, może być zupełnie inaczej. Co jeszcze? No, rycerz mieczy jest bardzo pewny siebie, jest to osoba, która jest bardzo inteligentna, lubi szybko działać, tak. Czasami jest gwałtowna, wybuchowa, ale naprawdę wie, co mówi i no, ma dużą wiedzę, tak. Co jeszcze? Rycerz lubi się sprzeczać, kłócić, też mówiłam, ale zapowiada też szybkie, nieoczekiwane wydarzenia. No, w tym przypadku wydaje mi się, że to jest jakaś wiadomość, na którą rak od dawna czeka i to będzie coś bardzo miłego, coś bardzo pozytywnego, coś kreatywnego, być może jakiś pomysł, no bo mamy tego rycerza kielichu właśnie, który jest pomysłowy, bardzo taki uduchowiony, kreatywny, no i może razem tutaj w tym duecie
coś szybko wykombinują, coś bardzo fajnego. Coś, co właśnie zrodziło się w wyobraźni raka. Dobre wiadomości, nadchodząca miłość, pozytywne zmiany, miła współpraca właśnie ze skorpionem albo z wodnikiem. I to by było chyba na tyle, kochani. Niektóre osoby, które nie mają pracy, być może przyjdzie do Was wiadomość zwrotna, jeżeli wysyłaliście gdzieś CV, zapytania o pracę, że zostaliście zaproszeni na rozmowę. Natomiast te osoby, które mają pracę, być może taki szybki dzień, szybko Wam minie ten dzień. Wydaje mi się, że szybko Wam minie i mimo wszystko będziecie zadowoleni, że być może mogliście się urwać z pracy albo szybciej wywiązaliście się ze swoich obowiązków i po prostu możecie wcześniej iść do domu, więc tutaj tak to wygląda. Co w związkach już mówiłam, więc chyba na tyle, jeżeli chodzi o czwartek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę fantastycznego, miłego i udanego dnia i przypominam o konkursie raczki. Zajrzyjcie w zakładkę, jeżeli jeszcze nie wzięliście udziału w konkursie, serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego i widzimy się jutro na kolejnej karcie dnia. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie, kochani. Witam wszystkie zodiakalne lwy. Na czytaniu z serii Karta Dnia za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę. Sprawdzimy, jaka będzie energetyka na czwartek 6 sierpnia bieżącego roku. Ale zanim przejdę do czytania, przypominam o konkursie. Do rozlosowania 20 darmowych czytań do moich kart. Zapraszam w zakładkę na moim kanale wideo. Tam macie film o treści konkurs, wygraj darmowe czytanie, zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. Jeżeli macie ochotę, zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Wyniki losowania w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze czas, żeby zastanowić się, czy chcecie wziąć udział w zabawie, czy nie, ale ja Was serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do czytania. Karty są potasowane i teraz poprzez przełożenie wylosuję jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia bieżącego roku dla naszych lwów. I tą kartą jest 2 denary. 2 denary, kochani, jest to, że tak powiem, ciężki orzech do zgryzienia. Być może, no, musicie podjąć jakąś trudną decyzję, dokonać wyboru odnośnie spraw finansowych. Ogólnie ta karta pokazuje, że będziecie obracać pieniędzmi, ewentualnie tych pieniędzy raz może być więcej, raz mniej. Być może Wasza sytuacja finansowa na ten moment nie jest płynna, nie jest stabilna. No i musicie, że tak powiem, żonglować, operować tymi pieniędzmi tak, żeby zawsze do tego ostatniego dnia miesiąca bądź kolejne wypłaty Wam starczyło. 2 denary, kochani, może być to druga propozycja pracy. Oprócz pracy, którą wykonujecie, chcecie sobie gdzieś tam dorobić, ktoś Wam coś zaproponował. To może być zmiana pracy. Te osoby, które szukają pracy, być może dwie osoby, dwóch pracodawców zgłosi się do Was, zaproponuje swoją ofertę, no i będziecie się zastanawiać, którą z tych ofert wybrać, która jest korzystniejsza. 2 denary to jest też współpraca, więc te lwy, które planują tutaj współpracę, założenie spółki, zwłaszcza z koziorożcem, bykiem bądź panną, jak najbardziej tutaj myślę, że ta współpraca się opłaci. No będziecie musieli jakiś włożyć wspólny kapitał w rozpoczęcie tej wspólnej działalności, ale jakiś obrót większą gotówką będzie, będą jakieś przychody, będziecie mieli drugie źródło być może dochodu. Co do związków, niektóre lwy poznały nową osobę, być może koziorożca, ale jeszcze tak naprawdę mentalnie nie odcięły się od byłej relacji, więc to może być takie granie troszeczkę na dwa fronty. W ogóle niektóre lwy mogą utrzymywać znajomość z dwoma osobami, ponieważ nie umiał się konkretnie zdecydować, z kim dalej chcą być, z kim chcą tworzyć stałą relację. Osoby samotne też mogą być właśnie takie niezdecydowane. Natomiast może być propozycja partnerstwa, z tym, że no, lew musi się zastanowić, czy ta propozycja, że tak powiem, mu się opłaci, zwłaszcza z koziorożcem, tak? No ten koziorożec jakoś mi tutaj wychodzi i myślę, że no, musicie się nad tym zastanowić. Ale ogólnie w związkach jakaś decyzja do podjęcia,
czy to odnośnie pracy, czy to odnośnie inwestycji finansowych, coś związane z gotówką. Może chodzi o wyjazd, czy wpłacić zadatek, czy nie, gdzie wybrać ten zadatek, który zazwyczaj wszędzie teraz pobierają, ale no niektórzy lubią, że tak powiem, jechać w ciemno. Tyle jest tych ofert, tyle jest tych kwater, czy tam gdzieś jakichś ośrodków, hoteli, zawsze można na miejscu coś znaleźć. Co jeszcze z tą dwójeczką? No dwójeczka raz dobrze, raz źle, ale mimo zawirowań w jakiś w waszym życiu, czy to w pracy, dajecie radę. Niektórzy będą podejmować się jakiegoś drugiego zajęcia, niektórzy będą pracować na dwie zmiany, bądź dorabiać sobie jeszcze, brać jakieś nadgodzinki, jakieś dodatkowe źródło dochodu. W tym dniu lwy uważałabym z wydatkami. Liczcie każdy grosz, naprawdę róbcie zakupy z rachunkiem, z ołówkiem w ręku, żeby te rachunki Wam się zgadzały, bo mówię, no tak jak do tej pory mieliście pieniądze, to może się okazać, że no, teraz niekoniecznie będzie fajnie. I to dotyczy też osób na wczasach na urlopie, tak? Żebyście się nie przeliczyli, kochani, żeby Wam po prostu starczyło do końca pobytu, tak? Więc tak zarządzajcie pieniędzmi, tak nimi operujcie, tak obracajcie, żeby starczyło i myślę, że sobie poradzicie. Jesteście sprytni, odważni, przedsiębiorczy, więc na pewno nie dacie sobie zrobić krzywdy. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia. Widzimy się jutro na kolejnej karcie dnia. Natomiast jeszcze raz przypominam o konkursie. Obejrzyjcie sobie filmik, zadecydujecie, czy chcecie wziąć udział w zabawie, czy nie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu z serii Karta Dnia. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik. Wylosuję dla Was jedną kartę. Na czwartek, 6 sierpnia zobaczymy, jaka energia będzie Was wspierać. Ale zanim przejdę do czytania, przypominam o konkursie. Jest do rozlosowania 20 darmowych czytań. Osoby zainteresowane odsyłam na mój kanał w zakładkę wideo. Tam jest film zatytułowany Konkurs Wygraj Darmowe Czytanie. Odsłuchajcie sobie film, zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. I jeżeli macie ochotę, zapraszam serdecznie do zabawy. Rozstrzygnięcie konkursu w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze troszeczkę czasu, żeby podjąć decyzję i, że tak powiem, wziąć udział w zabawie. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz przechodzimy do rozkładu. Karty są potasowane. Teraz je tylko przełożymy, tak? Poprzez przełożenie wybierzemy jedną kartę dla panienki na czwartek. 6 sierpnia. Zobaczmy, jaka energia będzie Wam towarzyszyć, kochani. 7 kielichów. Oj, panna będzie rozmarzona. Panna będzie czuła motyle w brzuchu. Panna będzie miała fantazję, kreatywność i być może też stoi przed dokonaniem jakiegoś wyboru. Kochani, jest to karta zodiakalnego skorpiona, więc być może no, spełni się jakieś marzenie. Nie wiem, randka ze skorpionem, czy coś będziecie załatwiać razem ze skorpionem. I zrealizujecie jakiś swój plan. 7 kielichów jest to karta fantazji, jest to karta pomysłów, szeroko rozbudowanej intuicji i naprawdę wielkiej kreacji, więc nie wiem, czy tu panna myśli o pracy, czy tyle ma pomysłów do zrealizowania, chciałaby na przykład zaplanować super wakacje i ma wątpliwości, dylematy, na które miejsce się zdecydować, czy to będą jeziora, czy góry, czy morze, czy być może zagranica. No 7 kielichów pokazuje, że tak powiem, niezdecydowanie, coś byśmy chcieli, no planujemy, to na razie jest gdzieś w chmurach. Bardzo połączone takie no, marzenia właśnie z tymi emocjami. Ale no zastanawiamy się, czy to się uda, czy to wyjdzie, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czyli na przykład, jeżeli wybierzemy morze, czy będzie pogoda, czy nie będzie wiatru, czy nie będzie padać, znowuż jeżeli podjedziemy gdzieś tam, nie wiem, w góry, czy za granicę, czy wrócimy, czy kwarantanna nas nie złapie, więc to jest takie rozmyślanie, takie właśnie zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby było, tak? Ale ogólnie 7 kielichów jest to karta wyobrażeń, ale troszeczkę życia też w iluzji, tak? No te różnorodne pragnienia, jedne da się zrealizować, jedne nie. Co do związków? No w związkach te panny, które liczyły na motyle w brzuchu, no
Może te motyle w brzuchu są, może są po prostu zakochane i bardzo szczęśliwe. Niektóre mogą na to czekać i się rozczarować. No, mamy tu kartę słońca, więc myślę, że bardzo dobrze. W rodzinie super, jesteście szczęśliwi, że tak powiem. Macie tyle pomysłów na siebie, tyle chcielibyście jeszcze zwiedzić, tyle przeżyć, tyle wdrożyć w swoje życie, że po prostu nie brakuje Wam tematu. Więc Panna w tym dniu będzie bardzo kreatywna. I teraz tak, odnośnie pracy. Wiele może być propozycji, być może Panna jest niezdecydowana, co w ogóle chciałaby robić w życiu, tak? Bo może jest taką panią, jak to się mówiło, kobieta pracująca, tak? Z filmu 40-latek, gdzie żadnej pracy się nie boi, właśnie i takie zajęcie mogłaby wykonywać i takie, i jeszcze inne, i tak dalej, więc tutaj być może dlatego niezdecydowanie. Natomiast Panna może też się zastanawiać, czy pracować u kogoś na etapie, czy otworzyć własną działalność gospodarczą. No właśnie, takie mieszane troszeczkę uczucia. Te osoby, które mają pracę, no są bardzo pomysłowe i na pewno dadzą sobie radę. Na pewno uda im się zrealizować każdy projekt i przyniesie Wam to ogromny sukces. Osoby samotne, no marzą o jakimś idealnym partnerze, ale być może są za bardzo wybredne i po prostu no ten taki, ten nijaki. Ta taka, ta owaka, być może właśnie szukają tego czegoś, co Was uniesie, jakoś zafascynuje i spełni właśnie jakieś fantazje. No ja wiem, że większość z nas marzy o tym rycerzu na białym koniu, ale musimy czasami zejść do partneru i nie bujać w tych obłokach, w tych chmurach, fantazjować, tylko zacząć realnie myśleć, zejść po prostu na ziemię, kochane panny, a ziemia to jest Wasz trygon, więc mocno stąpajcie po ziemi, już nie fruwajcie w tych obłokach, wodnik, bliźniak i waga, no to jeszcze, ale Wy raczej mocno stąpajcie po ziemi. No i tak tutaj to wygląda, kochani. W stałych związkach super, no będziecie jakieś mieli pomysły, planowanie, myślę, wspólnych wakacji, jak miło spędzić ze sobą czas, albo no, jak wpłynąć na rozwój związku, natomiast osoby, które mówię, są samotne, na razie mają zbyt duże wymagania, zbyt duże wyobrażenia i są niezdecydowane. Ale myślę, że niebawem pojawi się ktoś, kto skradnie Wasze serce, no i sprawi, że te emocje będą takie pozytywne. Niektóre panny mogą się obawiać, tak? Boją się tego ryzyka, bo może będzie dobrze, a może będzie źle, a może będzie fantastyczne, a może będzie pił i bił. No i takie właśnie różne, no bo tu mamy różne kielichy, tak? I są te fantastyczne, ale są też węże, które kąsają jakieś robaki i jakieś trucizny, więc na to trzeba, kochani, uważać, tak, żeby się nie sparzyć. I bardzo dobrze, że Panna jest uważna, rozsądna, no bo nie chce stracić, tak, przede wszystkim zaufania, no i poświęconego czasu dla osoby, która być może nie jest tego warta, nie jest tego godna. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia. Zapraszam jutro na kolejną kartę dnia. I cóż, przypominam o konkursie, tak? Jeżeli naprawdę potrzebujecie jakiegoś wsparcia, zapytania do kart, polecam serdecznie i skorzystajcie. Anusz Widelec się uda wygrać. Miłego dzionka, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na kolejnym czytaniu z serii Karta Dnia. Karty są już potasowane. Za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę z energetyką na czwartek, 6 sierpnia. Zobaczymy, jaka energia będzie Was wspierać. Ale zanim przejdę do rozkładu, przypominam, kochani, o konkursie. Zapraszam Was na mój kanał w zakładkę wideo. Odnajdźcie sobie film zatytułowany Konkurs. Wygraj darmowe czytanie. Do rozlosowania jest 20 darmowych pytań do moich kart. Zapoznajcie się z treścią filmu, podążajcie za wskazówkami. Jeżeli jesteście zdecydowani, zapraszam Was serdecznie do zabawy. Rozstrzygnięcie konkursu w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, więc jest jeszcze czas, żeby się zdecydować i wziąć udział w zabawie. A teraz przechodzimy do rozkładu. Tak jak mówiłam, karty są już potasowane. I teraz z przełożenia wybiorę jedną kartę dla naszej wagi na czwartek, 6 sierpnia. Zobaczymy, jaka energia dla Was na ten dzień. Karta maga, fantastyczna, kochani, energia, bardzo potężna, bardzo mocna. Oj, w tym dniu naprawdę lepiej nikt niech wchodzi Wam w drogę. Kochani, karta maga, karta własnej firmy, działalności gospodarczej, karta manifestowania i realizowania swoich planów, swoich zamiarów,
Jeżeli planujecie na ten dzień jakieś sprawy związane z otwarciem działalności gospodarczej, bo to jest też nowy etap, początek, coś nowego, być może współpraca z nową firmą, to osoby, które szukają pracy, jak najbardziej mogą ją znaleźć, będziecie zaproszeni na rozmowę do jakiejś potężnej firmy, która naprawdę, no, cieszy się, że tak powiem, dobrym uznaniem i że tak powiem, no, jest to firma, która ma zaplecze finansowe i jest bardzo odpowiedzialna. No i tutaj w tej firmie na pewno dużo zarobicie i spełnicie swoje marzenia. Osoby, które już mają pracę, zwłaszcza własną działalność gospodarczą, no, będą się w tej pracy realizować, tak? Karta Maga jest to karta ogromnej odwagi, pewności siebie, daru przekonania, doskonałej dyplomacji, więc wszelkie jakieś negocjacje związane właśnie z działalnością tej firmy powinny się bardzo, bardzo udać. Bardzo duże pieniądze, fajne pomysły na siebie, na swoją karierę. Co jeszcze? No, karta Maga to są też umiejętności aktorskie i właśnie ten dar przekonywania, gdzie czasami, jeżeli coś nam nie wychodzi, to potraficie tak zamanifestować tą swoją pewność siebie, gdzie przekonacie naprawdę wiele osób do swoich pomysłów, do swoich racji i zawsze zrealizujecie swój cel, tak? Więc tutaj nie ma osoby, która umiałaby się w jakiś sposób Wam przeciwstawić, bo Wy ją tak oczarujecie, że ona nawet nie będzie zorientowana, że i tak Wasze jest na wierzchu. Co jeszcze z kartą Maga, moi kochani? To jest nowy początek, to jest, mówię, siła realizacji, inicjatywa w danej sprawie, tak? Ale też asertywność, umiejętność mówienia nie, głęboka koncentracja na sobie, na jakimś pomyśle, no, chęć realizacji. Ja muszę to dzisiaj załatwić i koniec, tak? Ogromna pewność siebie, panowanie i kontrola nad wszystkim. Więc tutaj, no, mówię, nikt nie, Wam nie podskoczy. Macie i pieniądze, i dar przekonywania, i odpowiednie nastawienie emocjonalne oraz chęć i taki zapał do działania. I to jest wszystko w jednej mieszance takiej wybuchowej, więc tutaj, no, mag jest to osoba, która nie boi się ryzyka, poradzi sobie w każdej sytuacji, na każdą sprawę znajdzie lekarstwo. W związkach, kochani, będziecie oczarowani partnerem. No, jeżeli czegoś oczekujecie od partnera, na pewno sprytnie tak go omotacie, bądź ją, że no, postawicie na swoim. No, ja mówię, że ten mag zawsze tak robi, że nawet ta ofiara jego, w cudzysłowie, się nie orientuje, że to jest jakaś sztuczka, tak? Że partnerowi się wydaje, że on podjął decyzję, to tak naprawdę waga tutaj przyjmuje kontrolę. Co jeszcze z tym magiem, kochani? No, na pewno mag to są ogromne talenty do wytwarzania czegoś, więc jeżeli macie własną działalność gospodarczą, gdzie prowadzicie jakieś rzemiosło, rękodzieło, jakieś wyroby własne, więc tutaj naprawdę Wasza firma zyska prestiż, szacunek i naprawdę poklask na arenie takiej nawet rynków krajowych, ale też światowych, bo będzie to docenione. Naprawdę ktoś doceni Waszą pracę, Wasze staranie, Wasze pomysły, Wasze zaangażowanie w pracę. Uważajcie na manipulacje, uważajcie na współpracę, nie dajcie się, że tak powiem, też wrobić w jakieś spółki. To może być Wasz talent, tak, takiego oczarowania kogoś, no ale ktoś może tutaj na Was też źle wpłynąć, więc nie dajcie się, uważajcie. Zresztą waga jest bardzo mądra, inteligentna, rozsądna. Ona, zanim podejmie jakąś decyzję, to wszystko skrupulatnie przeczyta, przeanalizuje, przemyśli, więc myślę, że tutaj na tym polu, no, nie dacie się nikomu wymanewrować. Taki fajny dzień, bardzo mocny, macie odwagę, macie siłę, macie dar przekonywania. Każdy pomysł przez Was będzie zrealizowany, no, nikt ani nic nie będzie w stanie Wam się przeciwstawić. No i oczywiście te osoby, które planują własną działalność, własną firmę, jak najbardziej będą podążały w tym kierunku, żeby zrealizować swoje plany. To by było na tyle, kochani. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia. Widzimy się jutro na kolejnym czytaniu z serii Karta Dnia. Przypominam Wam o konkursie. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Do jutra, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na kolejnym czytaniu z serii Karta Dnia. Za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę z energetyką
na czwartek 6 sierpnia. Zobaczymy, jaka karta będzie Wam sprzyjać w tym dniu. Ale zanim przejdziemy do czytania, przypominam, kochani, o konkursie. Zapraszam Was na mój kanał do zakładki wideo. Tam jest film Konkurs Wygraj Darmowe Czytanie. Do rozlosowania jest 20 darmowych pytań do moich kart, więc 20 osób może wygrać czytanie. Zachęcam Was do odsłuchania tego filmu, zapoznania się z jego treścią, podążania za wskazówkami i zdecydowaniu, czy chcecie brać udział w zabawie, czy nie. Rozwiązanie konkursu w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze troszeczkę czasu na przemyślenia. A teraz przechodzimy, kochani, do czytania. Karty są już potasowane, tak jak mówiłam. I teraz poprzez przełożenie wybiorę dla Was jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia dla Skorpiona. Jaka to będzie karta? 8 denarów. Bardzo ładna energia, Skorpiony. 8 denarów. No 8 denarów jest to ciężka, żmudna praca, ale praca, która przynosi efekty, przynosi pieniądze. Więc tak, te osoby, które szukają pracy, mają szansę w tym dniu znaleźć tą pracę, być może podpisać już pierwszą umowę bądź przyjęcie na jakiś staż, okres próbny, jakaś praktyka, coś w tym rodzaju. Osoby, które mają pracę, no niestety w tym dniu będziecie mieli dużo zajęć, być może trzeba będzie zostać troszeczkę dłużej w pracy, dużo obowiązków, musicie się skupić dokładnie na swoich obowiązkach. No, szef zaleje Was robotą, ale no trzeba to zrobić i mówi się trudno, więc niektóre skorpiony pod wieczór, po pracy mogą czuć zmęczenie, no i takie naprawdę wypalenie, odczujecie, że ten dzień w pracy naprawdę no, dał Wam w kość. Osoby, które mają własną działalność bądź właśnie swoją firmę, przyjmują jakieś zlecenia, oferują jakieś swoje usługi, no to możecie być pewni, że tych zamówień będzie od groma i ciut, więc będziecie mieli co robić. 8 denarów jest to karta pieniędzy, jest to karta współpracy. Możecie nawiązać super współpracę z zodiakalną panną bądź koziorożcem, więc tutaj polecam jako partnerów biznesowych. Te osoby mogą Wam też dać zatrudnienie, więc te osoby na pewno mogą Wam dać wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o właśnie propozycje zawodowe. 8 denarów, karta wypłaty, jakiejś premii, być może awansu, dodatkowych jakichś nadgodzin, dodatkowych prac, które będą Wam zlecone. I oczywiście będzie wyższe, fajniejsze wynagrodzenie, więc dlatego powiedziałam, że te osoby, które być może będą miały zaproponowane, żeby zostać troszeczkę po pracy, gdzieś tam sobie dorobić, bądź nie wiem, szef coś wymyślił, że trzeba coś zorganizować, przewieźć albo coś dodatkowe, jakieś zajęcie, na pewno Wam za to zapłaci i to nie mało, no ale musicie zostać dłużej i troszeczkę się napracować, troszeczkę poświęcić swojej uwagi i no, odbije się to troszeczkę na Waszej kondycji. Co jeszcze z tą 8 denarów? No, w związkach stabilizacja. Niektóre osoby mogą poczuć się samotne ze względu na to, że albo partner bardzo dużo pracuje, jest gościem w domu, praktycznie przychodzi na wieczór tylko zjeść, położyć się i rano znowu go nie ma. Ewentualnie no, jakaś wspólna współpraca, ale może być też taka sytuacja, że partner jest tak, bądź partnerka, tak? Ja mówię partner ogólnie, jest tak zafascynowana, tak oddana swojej pracy zawodowej, że ta praca zawsze jest ważniejsza od związku. I właśnie to może niektórym skorpionom no, dokuczać, że tego partnera no niby jest, ale ciągle go nie ma, bo ciągle gdzieś tam jakieś sprawy zawodowe zajmują zupełnie jego uwagę. I tyle, kochani. No te osoby, które szukają pracy, na pewno ją znajdą. Te, które mają, to będą, nie będą się mogły wyrobić. Tyle będzie właśnie tego zajęcia. W związkach, no mówię, stabilizacja, ale ta praca troszeczkę wpływa na Waszą kondycję. Natomiast osoby samotne za dużo pracują i tak naprawdę nie mają czasu, nie mają teraz głowy myśleć o tym, żeby wiązać się z kimś. I to jest, że tak powiem, taka przyczyna i skutek. Być może właśnie niektóre osoby wiedzą, że teraz oddają się karierze zawodowej i nie chcą wchodzić w stałą relację, żeby nie robić krzywdy partnerowi, który będzie czuł się jakoś odsunięty na drugie miejsce, będzie czuł się poszkodowany właśnie przez to, że Skorpion dużo pracuje. Więc tak tutaj, kochani, wygląda, ale pieniążki będą, praca będzie, więc to jest najważniejsze.
Przepraszam, kochani, ale jak zwykle w nieodpowiednim momencie domofon. Więc jeszcze raz dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Życzę wspaniałego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się jutro na kolejnej karcie dnia. Przypominam o konkursie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam. Zapraszam na jutro. Witajcie, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na kolejnym czytaniu z serii Karta Dnia. Dzisiaj wylosujemy sobie jedną kartę. Zobaczymy, jaka będzie energetyka na czwartek, 6 sierpnia bieżącego roku. Ale zanim przejdziemy do rozkładu, przypominam Wam, kochani, o konkursie. Zachęcam, żebyście odwiedzili mój kanał, weszli w zakładkę wideo i tam odsłuchali sobie film zatytułowany Konkurs Wygraj darmowe czytanie. Zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. I jeżeli macie takie życzenie, zapraszam, weźcie udział w zabawie do rozlosowania 20 darmowych czytań. Rozstrzygnięcie konkursu 9 sierpnia w najbliższą niedzielę, więc macie jeszcze troszeczkę czasu, żeby się zastanowić i podjąć decyzję, czy chcecie wziąć udział w konkursie, czy nie. A teraz przechodzimy do czytania. Karty są potasowane, żeby nie zabierać czasu. I za chwilę przez przełożenie wylosuję dla Was jedną kartę zapowiadającą energetykę na 6 sierpnia, czwartek dla strzelca, energetyka dla strzelca na 6 sierpnia. I już patrzymy, kochani, co to za karta dla Was. Paś denarów. Bardzo fajna energia. Paś denarów. Wszystko co nowe, związane z pracą, z nauką, ze szkoleniami, z poznawaniem, zdobywaniem wiedzy, poznawaniem samego siebie, ale takie jakieś prace materialne, tak? Więc te osoby, które szukają pracy, mają okazję znaleźć tą pracę, pojawi się jakaś oferta, być może już jutro, 6 sierpnia, będzie pierwszy dzień w pracy, więc jakaś nowa tutaj przygoda zawodowa przed Wami. Osoby, które pracują, może się pojawić propozycja dodatkowego szkolenia, przyuczenia, bądź poznacie jakieś nowości. No, jak to w niektórych dziedzinach usług czy handlu, coś nowego pojawia się na rynku, musicie się z tym zapoznać, przejść przeszkolenie i, że tak powiem, no, wdrożyć w temat. Więc tutaj też mogą być jakieś nowinki. Niektórzy w tym dniu spędzam dzień wolny, zajmiecie się dziećmi, być może jakiś wyjazd, być może jakieś zabawy, być może właśnie jakieś szkolenia, jakieś dodatkowe kursy. Jeżeli jesteście na urlopie, no to na pewno dużo zabawy i czasu, ale też pieniędzy w wydatkach na dzieci, więc kochani, nie dajcie się naciągać, bo dzieciaki mogą naprawdę tutaj zaszaleć i być może ucierpi na tym troszeczkę Wasz budżet domowy, tak? Ale oczywiście wszystko to jest w cudzysłowie, śmieję się. No czasami tak jest, że jak dzieci pojadą na wczasy nad morze, zobaczą te stragany, wszystkie te salony gier, te atrakcje, no to wszystko od razu chciałyby doświadczyć. I tylko mama, tata daj, mama kup to, a to loda, a to jakaś zabawka, a to jakaś maskotka z tych różnych maszyn takich, no jest przewiele różnych atrakcji, więc tutaj no też uczulam te strzelce, które są rodzicami i akurat są gdzieś na urlopie i mają dzieci w takim właśnie wieku, gdzie no potrafią z rodzica wyciągnąć dużo pieniędzy, więc tutaj wydatki na dzieci jak najbardziej jakieś mogą być. Te osoby, które czekają za jakimiś pieniędzmi, właśnie dofinansowaniami dotyczącymi dzieci, to jak najbardziej te pieniążki dostaniecie. Ale przede wszystkim to jest nowa praca, tak? Ewentualnie jakiś pomysł na siebie, kurs, szkolenie, zdobywanie nowych umiejętności. W związkach stabilnie zaczniecie się docierać, zwłaszcza w tych młodych takich związkach, no to już konkretnie będziecie się, że tak powiem, coraz pewniej czuć razem ze sobą, właśnie wchodzić na tą ścieżkę takiego stałego związku, gdzie już no, staracie się, że tak powiem, o to, żeby było jak najlepiej. Pracujecie nad sobą przede wszystkim. Osoby samotne mają szansę poznać tutaj zodiakalną pannę, ale niekoniecznie, może być byk, może być też koziorożec, jakaś młoda osoba.
Ogólnie paź denarów wróży dobrze wszystkim interesom, pomysłom, które dotyczą spraw materialnych. Może mówić o na przykład założeniu konta, bądź jakichś inwestycjach, właśnie nowa praca, jakiś nowy kurs, szkolenie. No i również możliwość wygrania jakichś pieniędzy, tak? Więc jakieś nieduże kwoty, ale jakieś pieniążki w tym dniu mają szansę tutaj do Was zawitać. No i dzieci, tak? Zwróćcie uwagę na dzieciaszki, żeby im się nie nudziło. Może czas, żeby czegoś je nauczyć albo konkretnie się nimi zająć i poświęcić im w tym dniu czas, żeby nie czuły się jakoś osamotnione i żeby same nie znalazły sobie zajęcia. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego i udanego dnia. Przypominam o konkursie, więc zerknijcie sobie na ten film, jeżeli jeszcze jakieś osoby nie obejrzały go. I cóż, widzimy się jutro, tak, na kolejnej karcie dnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na kolejnym rozkładzie z serii Karta Dnia. Dzisiaj za chwilę wybierzemy sobie kolejną kartę, zobaczymy, jaka energetyka będzie wpływać na Was w czwartek, 6 sierpnia. Ale zanim przejdę do rozkładu, kochani, przypomnę, że jest u mnie na kanale konkurs do wygrania 20 darmowych czytań z jednym pytaniem do kart. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał w zakładkę wideo. Tam znajdziecie sobie najnowszy film konkurs. Można wygrać darmowe czytanie. Zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. I jeżeli macie ochotę, zapraszam do udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie w niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze troszeczkę czasu, żeby się zastanowić, pomyśleć, czy chcecie wziąć udział, czy potrzebujecie akurat teraz jakiejś porady. Zastanówcie się, kochani. Czekam do niedzieli, a teraz przejdziemy już sobie do rozkładu. Karty są potasowane i teraz poprzez przełożenie wylosuję jedną kartę dla koziorożca z energetyką na czwartek, 6 sierpnia bieżącego roku. Już, kochani, patrzymy, jaka to energia karty dla Was na czwartek. 10 kielichów! No, moje kochane koziorożce, bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No cóż ja mogę powiedzieć? 10 kielichów, karta szczęśliwej rodziny, karta spełnienia jakiegoś marzenia, karta zadowolenia, szczęścia. No te osoby, które są na urlopie, bardzo miło spędzicie czas z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodziną ogólnie. Co jeszcze? Dziesiątka kielichów mówi o ogólnym szczęściu, szacunku, poczuciu bliskości, właśnie przyjaciół, rodziny, osób nam bliskich. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest też takie kierowanie się uczuciami, tak? Czyli w tym dniu koziorożce będą bardzo wrażliwe, bardzo uczuciowe, bardzo takie przyjazne i wspierające właśnie dla partnera, dla dzieci. No, będziecie okazywać im czułość, radość, swoje zainteresowanie, swoją obecność. Zwłaszcza jeżeli jesteście w związku z rybkami, więc tutaj będzie naprawdę bardzo miło, bardzo tak uczuciowo, ta miłość i szczęście będzie tryskać we wszystkich kierunkach. Jest to takie życie w harmonii. Natomiast wszelkie plany jakieś, jak macie jakieś sprawy do pozałatwiania w tym dniu, powinny bardzo szczęśliwie dla Was się zrealizować. Ogólnie jest to karta dostatku, powodzenia, więc pomyślność i w pracy, i w biznesie, i ogólnie w życiu prywatnym. Jeżeli nie macie pracy, to myślę, że jest szansa, żebyście tą pracę znaleźli. Rodzina, przyjaciele, znajomi są w to zaangażowani i myślę, że ktoś tutaj Wam pomoże, pokieruje Was tak, albo poleci komuś, że ta praca będzie. Będziecie bardzo zadowoleni. Te osoby, które mają pracę, być może jest to jakiś biznes rodzinny, jest tam wspaniała, radosna atmosfera, jesteście zadowoleni z tego, co robicie, z pensji ogólnie, no, na razie nie jest Wam w głowie zmiana pracy. Bardzo jesteście z tego powodu zadowoleni. W związkach super, no, będzie czuć tą bliskość, miłość, wsparcie i naprawdę bardzo same pozytywne emocje. Natomiast osoby samotne, jeżeli
nie mają nikogo na ten moment, to na pewno nie będą odczuwały jakoś samotności, bo świetnie spędzą czas z rodziną, z najbliższymi, nie wiem, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, znajomi. Więc nawet jak jesteście na urlopie, jesteście singlami, to nie odczujecie jakoś tego. Natomiast może się ktoś pojawić, ktoś, kto właśnie gdzieś będzie zapoznany, no nie wiem, na jakimś spotkaniu towarzyskim organizowanym przez rodzinę. Jeżeli jesteście gdzieś razem na urlopie, no to nie wiem, ktoś na grilla może się przyłączy, może gdzieś na plaży kogoś zapoznacie. No na pewno nie zostaniecie tacy osamotnieni jak palec, więc tutaj jest szansa poznać fajną jakąś osobę, która też ma miłą, fajną, serdeczną rodzinę, więc to takie przyjacielskie, rodzinne stosunki. Bardzo udany dzień, będziecie czuli to wsparcie, będziecie czuli moc, energii, ta rodzina jest za Wami i myślę, że taki fajny, radosny, pomyślny dzień dla koziorożca na czwartek, 6 sierpnia. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia. Pamiętajcie o konkursie i cóż, widzimy się jutro na kolejnej karcie dnia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Witajcie, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na kolejnym rozkładzie z serii Karta Dnia. Karty mam już potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu. Zobaczymy, jaka będzie energetyka na czwartek, 6 sierpnia bieżącego roku. Ale zanim przejdę do rozkładu, przypominam Wam, kochani, o konkursie. Jest u mnie na kanale konkurs, gdzie można wygrać 20 darmowych czytań z jednym pytaniem do moich kart. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, zapraszam Was na mój kanał w zakładkę wideo. Tam odnajdziecie sobie najnowszy film konkurs Wygraj darmowe czytanie. Zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. Jeżeli macie takie życzenie, zapraszam Was, kochani, do zabawy i do uczestniczenia w konkursie. Rozwiązanie konkursu w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze troszeczkę czasu na przemyślenia. A teraz zapraszam Was na rozkład. Za chwilę poprzez przełożenie wylosuję dla Was jedną kartę. Kartę dnia na czwartek, 6 sierpnia dla wodnika. Jaka to będzie karta, kochani? I jaka energetyka Wam będzie w czwartek towarzyszyć? As mieczy. Bardzo potężna karta, ale to jest Wasza energia, więc wodnik będzie w sosie własnym, że tak powiem, swojej energii. As mieczy, karta prawdy, karta wyjaśnienia różnych spraw, poważnych rozmów, szczerych rozmów, podpisywania umowy, jakiejś wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, ale też odcinania się od trudnych, problematycznych spraw, tak? Wchodzicie w jakiś nowy etap poprzez właśnie odcięcie się niewygodnych i trudnych sytuacji. As mieczy, początek poprzez odcięcie od ciężkiej sprawy, tak? To jest też dobra jakaś wiadomość, dobre wynagrodzenie. Kierowanie się faktami, obiektywne spojrzenie na wydarzenia, tak? Analizowanie czegoś, zrozumienie, zapoznawanie się. Te wodniki, które szukają pracy, być może będą musiały zadecydować, tak? Jeżeli bylibyście poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, tak? To w tym dniu może zapaść decyzja, czy zostaniecie zatrudnieni, czy nie. To są jakieś dokumenty do podpisania, to są jakieś informacje, jakieś wiadomości bardzo ważne, które mogą do Was dotrzeć, czy to ze spraw jakichś sądowych, czy administracyjnych, urzędowych. Wszelkiego rodzaju umowy, dokumenty, ogólnie jakaś praca biurowa, papierkowa do przejrzenia, do podpisania, przeanalizowania, jakieś dokumenty, tak? Więc tutaj jedni mogą już wstępnie, ustnie mieć przyklepaną pracę, tak, jak to się mówi kolokwialnie, i jakieś wstępne ustalenia, już uzgodnienia, że tak powiem, zapadły, natomiast inni muszą czekać na decyzję po jakiejś właśnie szczerej, takiej oficjalnej rozmowie. Być może ktoś Was w tym dniu poprosi o opinię, o decyzję na jakiś temat, być może wodnik będzie musiał tym mieczem sprawiedliwości tutaj zawojować. Będzie musiał powiedzieć prawdę, będzie musiał kierować się faktami. Na przykład jak ktoś Was poprosi na świadka jakiegoś zdarzenia.
Osoby, które mają pracę, myślę, że to będzie praca właśnie wymagająca głębokiej analizy, przemyślenia, jakaś być może praca biurowa bądź jakaś ważna, naukowa, nie wiem, tam gdzie musicie się naprawdę postarać i odpowiadać za swoje słowa, za swoje pismo, podpisy składane, funkcja jakaś bardzo odpowiedzialna. Ale głównie też biurowa, więc te panie bądź panowie, którzy zajmują się księgowością, jakimiś rachunkami, rozliczeniami, też jak najbardziej, no być może będą musieli troszeczkę dłużej posiedzieć nad papierolandią. W związkach szczere jakieś rozmowy, być może odcinanie się od jakiegoś problemu poprzez wyjaśnienie sprawy. No nie mówię tu o jakichś awanturach, jakichś krzykach, ale być może usiądziecie razem, poważnie porozmawiacie, chcąc rozwikłać jakiś problem. Wyjaśnienie jakiejś sytuacji, być może właśnie jakaś nieraz niełatwa rozmowa. Osoby samotne no muszą się zastanowić, czego tak naprawdę chcą, muszą wiele spraw sobie przemyśleć. Jest szansa wejść w związek z wodnikiem, bliźniakiem bądź wagą, ale myślę, że niektóre wodniki jeszcze nie odcięły się od przeszłości, więc dopóki nie uporządkujecie swojego życia, trudno na razie będzie podjąć decyzję, czy chcecie w ogóle wiązać się z kimkolwiek. No, taki dzień troszeczkę na ostrzu noża, ale wydaje mi się, że musi wodnik w tym dniu zabłysnąć swoją wiedzą, intelektem. Być może będzie musiał użyć swojego słowa, mowy, tak, żeby przekazać jakąś wiedzę, albo właśnie przeanalizować, przemyśleć jakąś propozycję bądź sytuację. As mieczy odkrywa wszystko to, co zakryte, wyjaśnia. Czasami zaboli ta prawda, ale no, lepsza gorzka prawda niż najsłodsze kłamstwo, jak to mówią, tak? No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie o konkursie. Ja mimo wszystko życzę Wam wspaniałego, udanego dnia i widzimy się jutro na kolejnej prognozie z serii Karta Dnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na kolejnym rozkładzie z serii Karta Dnia. Karty już są potasowane i przygotowane. Za chwilę wybiorę dla Was jedną kartę z energetyką na czwartek, 6 sierpnia bieżącego roku. Ale zanim przejdę do rozkładu, chciałabym Wam przypomnieć, że na moim kanale jest nadal konkurs. Można wziąć udział w zabawie i wygrać 20 darmowych czytań. Wygrać jedno z 20 darmowych czytań z pytaniem do moich kart. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na mój kanał w zakładkę wideo. Tam odnajdziecie sobie najnowszy film, konkurs Wygraj darmowe czytanie. Zapoznajcie się z jego treścią, podążajcie za wskazówkami. Jeżeli uważacie, macie takie życzenie, czujecie, że potrzebujecie teraz jakiejś wskazówki, odpowiedzi od kart, zapraszam Was serdecznie do udziału w konkursie. Wyniki konkursu będą ogłoszone w niedzielę, 9 sierpnia, więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby się zastanowić i pomyśleć, czy warto wziąć udział w zabawie. Ja myślę, że warto, więc serdecznie do tego Was zapraszam. Teraz przejdziemy do rozkładu. Karty, tak jak już mówiłam, są potasowane i za chwilę przez przełożenie wylosuję dla Was jedną kartę na czwartek, 6 sierpnia. Rybki. Karta dla Was to cesarz. Przepiękna energia. Bardzo mocna, bardzo taka, no, wpływowa, dostatnia. Cesarz. Karta zodiakalnego barana, więc tutaj niektóre rybki być może będą miały w tym dniu do czynienia z taką osobą. To jest starszy mężczyzna bądź kobieta. Ktoś bardzo odpowiedzialny, ktoś z zasadami, ktoś, kto budzi szacunek, autorytet. Zazwyczaj jest to osoba, która pełni poważną, jakąś odpowiedzialną funkcję na jakimś wysokim dyrektorskim, kierowniczym stanowisku. Może właściciel jakiejś dużej, potężnej firmy, może wysoko postawiony urzędnik, pracownik administracji publicznej, być może wymiaru sprawiedliwości. Cesarz. Karta
przedstawiająca partnera docelowego, zazwyczaj starszego o 5, 7, nawet do 10 lat. Jest to karta partnera, który lubi dominować w związku, więc to jest silny charakter, odwaga i taka nawet zaciętość barana, który no, jak naprawdę się zdenerwuje, to potrafi nawet mieć tendencję do agresji, despotyzmu, no, ale to rzadko. Więc tutaj uważajcie na takie osoby. I teraz tak, no niektóre rybki być może będą chodzić gdzieś tam po urzędach, załatwiać coś. Niektóre mogą być wezwane na rozmowę z pracodawcą, zwłaszcza te, które szukają pracy. Niektóre rybki, które mają pracę, mogą liczyć na awans bądź no, zaproponowanie jakiegoś lepszego stanowiska, bardziej płatnej funkcji, która no, podniesie standard waszego życia i mocno wpłynie bardzo korzystnie na wasz budżet domowy. Osoby, które mają własną działalność gospodarczą, mogą w tym dniu liczyć na duże wpływy, zyski, ogólnie obrót, ale też niezły dochód z waszej działalności. Na pewno, jeżeli jesteście właścicielem firmy, jesteście odpowiedzialni, ludzie bardzo was szanują, jesteście konkretni, stanowczy i no, lubicie robić to, co lubicie, tak? Czyli ludzie no, liczą się z waszym autorytetem. Niektóre rybki w tym dniu być może odwiedzą swojego ojca. Być może miło spędzicie czas w tym dniu ze swoim partnerem. Niektóre rybki mogą poznać właśnie jakiegoś zodiakalnego barana, który w przyszłości być może będzie waszym partnerem docelowym. W związkach stabilizacja. Możecie liczyć na wsparcie partnera. Tylko, no, tak jak powiedziałam, zawsze będzie wam dawał do zrozumienia, że no, on tutaj rządzi, jest ten samiec alfa i no, lubi się, że tak powiem, troszczyć o tą swoją rodzinę. Na pewno jest doskonałym ojcem i bardzo mu zależy na tym, żeby jego rodzina miała jak najlepiej. Cesarz to oczywiście też duże pieniądze, podobnie jak cesarzowa, lubi żyć wygodnie, lubi dostatek, lubi otaczać się pięknymi przedmiotami, no, mieszkać w ładnym mieszkaniu bądź domu, zazwyczaj na takim wyższym standardzie życia, tak? Więc cesarzowi się powodzi. No i co jeszcze, kochani? No może w tym dniu kupicie sobie coś ładnego, może będziecie zachowywać się jak ten cesarz, że będziecie troszeczkę wydawać polecenia i będziecie takim zarządcą. Poczekam, aż karetka przejedzie, kochani. No na pewno cesarz pokazuje też siłę, tak? I odpowiedzialność za swoje czyny, więc jeżeli tutaj też, no, szef się do czegoś przyczepi, zostaniecie wezwani na dywanik, no to trzeba będzie też pochylić głowę, no i przyznać się, albo no, jakoś wytłumaczyć z jakichś tam problemów, które szef do nas ma. Ogólnie jest to bardzo pozytywna karta, więc wydaje mi się, że rybki będą właśnie takie waleczne i mocne jak ten cesarz w tym dniu. Myślę, że nie ma takiej sprawy, której byście w tym dniu pozytywnie nie załatwiły, nawet jak macie jakieś takie trudne sprawy gdzieś tam w urzędach, gdzie no już stoicie przed tym majestatem władzy, tak, no i trzeba naprawdę już tutaj być szczerym i potulnym, no i troszeczkę, że tak powiem, bardzo kompromisowo podejść do tematu. Nie wywyższać się, ale no, karta mówi o tym, że macie swoją dumę, macie swój charakter i poradzicie sobie. Jesteście odważni i myślę, że ludzie tutaj będą was bardzo szanować. No już samą taką swoją osobowością właśnie wzbudzacie respekt, szacunek i taki majestat władzy, tak? I w tym dniu będzie rybka taką właśnie majestatycznością tego cesarza, tego władcy, tego króla emanować. No dobrze, kochani. Być może niektóre rybki jeszcze w tym dniu będą właśnie odwiedzać swego ojca, ewentualnie panowie ryby zostaną w domu, no i będą zajmować się swoimi pociechami, jeżeli macie dzieci bądź wnuki. No dobrze, kochani. Udany dzień. Życzę wam mimo wszystko, żeby był jeszcze bardziej udany, żeby był bardzo pozytywny i radosny dla was. Przypominam o konkursie. Jeżeli jeszcze nie odsłuchaliście tego filmiku, zapraszam, zapoznajcie się z jego treścią.
A ja się z Wami żegnam. Widzimy się jutro na kolejnej karcie dnia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia.